O domniemanym kryzysie w małżeństwie księcia Harry'ego i Meghan Markle to temat, który od dłuższego czasu elektryzuje media na całym świecie. Ostatnie doniesienia jak podkreślają zagraniczni komentatorzy dodatkowo podgrzewają atmosferę. Para coraz rzadziej pojawia się razem co dotyczy nie tylko ich życia prywatnego, ale również zawodowego. Od momentu ich kontrowersyjnej decyzji o przeprowadzce do Stanów Zjednoczonych i dystansie wobec Rodziny Królewskiej, Harry i Meghan borykają się z serią problemów wizerunkowych. Media nieustannie spekulują, że między małżonkami rośnie obojętność, a ich niezdolność do pojednania z resztą Rodziny Królewskiej rzekomo wywiera szczególnie silną presję na Meghan. Dziennikarze z różnych stron świata nie przestają szukać sygnałów, które mogłyby potwierdzić teorie o kryzysie, zastanawiając się, czy to, co obserwujemy, to rzeczywiście symptomy prawdziwych problemów. Czy może tylko medialna burza w szklance wody. Jest to szczególnie interesujące w świetle ich wcześniejszych działań mających na celu odcięcie się od presji mediów i stworzenie własnego, niezależnego życia poza granicami Wielkiej Brytanii. Czy faktycznie coś burzy spokój w ich związku, czy są to jedynie plotki nakręcane przez prasę? Co sądzicie o tej sytuacji? Czy uważacie, że media przesadzają, czy może istnieje realne zagrożenie dla stabilności ich małżeństwa? Zachęcamy do podzielenia się swoimi przemyśleniami i komentarzami. Plotki o rzekomym kryzysie w małżeństwie księcia Harry'ego i Meghan Markle wciąż są na ustach wszystkich. Według informatora magazynu Closer, Megan jest głęboko zaniepokojona, że rodzina królewska może nakłonić Harry'ego, aby się z nią integrował bez żony. Musi być proaktywna, aby upewnić się, że nie jest odizolowana ani odsunięta na boczny tor. Mimo że niegdyś para często pojawiała się razem na branżowych eventach i oficjalnych ceremoniach, promując swoje przedsięwzięcia, ostatnie miesiące przyniosły znaczącą zmianę. Eksperci od spraw rodziny królewskiej spekulują, że Harry i Meghan, choć kiedyś nierozłączni, mogli zdecydować się na odmienne ścieżki zawodowe. Obserwatorzy doszli do takich wniosków za sprawą niedawnych podróży, które odbyli zbuntowani członkowie rodziny królewskiej. Ta zmiana może być wyrazem dążenia do niezależności, ale również sygnałem o głębszych problemach w relacjach pomiędzy nimi a resztą rodziny królewskiej. Czy faktycznie Harry i Meghan zmierzają ku coraz większej niezależności, czy może to zapowiedź większych zmian w ich życiu osobistym i zawodowym? Jakie są Wasze przemyślenia na ten temat? Zapraszamy do dyskusji i dzielenia się opiniami. Zmiany w życiu zawodowym i prywatnym młodszego syna króla Karola III, księcia Harry'ego, wywołują coraz więcej spekulacji. Ostatnio pojawił się on na konferencjach w Nowym Jorku i Londynie, jednak bez towarzystwa swojej żony, amerykańskiej aktorki Meghan Markle, która zdecydowała się pozostać w Kalifornii, uczestnicząc w charytatywnym evencie zorganizowanym w jednym z tamtejszych szpitali. Co więcej, Harry nie spędził nawet swoich 40 urodzin w gronie najbliższych. Zamiast tradycyjnych obchodów, wybrał samotną pieszą wędrówkę w góry Mantasitou. Mimo życzeń od Williama i Kate. Te niecodzienne decyzje Harry'ego mogą sugerować dążenie do większej niezależności i osobistej przestrzeni, ale również nasuwają pytania o stan jego relacji małżeńskich. Chociaż zewnętrzne sygnały nie są jednoznaczne, obserwatorzy zauważają znaczącą zmianę w kierunkach ich życia zawodowego i prywatnego. Czyżby więc plotki o oddaleniu i rzekomym kryzysie w ich małżeństwie miały się potwierdzić? Jakie są Wasze myśli na ten temat? Czy uważacie, że te działania są wyrazem osobistych wyborów, czy może rzeczywiście sygnałami kryzysu? Zapraszamy do dyskusji i dzielenia się swoimi przemyśleniami na ten gorący temat.